Zaczynamy trening. Dzisiaj robię taki klasyczny trening w moim wydaniu, znaczy klasyczny. Ulubiony. Czyli wszystkie elementy składowe tego treningu będą. Jak widać, za dużo czasu na gadanie też nie mam. Mam coś zrobić. Rozpiętki okrągłe idę jako pierwsze. To była seria. To jest dodatek do serii. Presorowane na 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Gapek. Czy prawidłowa? Może inaczej. Czwarty prawidłowy ruch portowy. Piąty prawidłowy ruch sportowy. Blokuje. To nie wiem, czy widać, i robię skłony 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2. Tu staram się zostawić sobie czas na zmianę ciężaru. Też za dużo czasu na rozmawianie nie ma, ale mówienie, monolog. O co chodzi w tym treningu? Wstępnie napoczynam klatkę rozpiętkami okrągłymi, w których to rozpiętkach angażowana jest właśnie klatka. Później robię rozpiętki zwykłe, czyli już powolutku zaczynają być angażowane inne mięśnie, na przykład tricepsy, chociażby na zasadzie treningu izometrycznego. Ale nadal klatka już wstępnie zmęczona, właściwie najbardziej.
blokuję wały, żeby mi tutaj nie uciekał. No i robię skłony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Powinno być ich pięć. Powinno. Nie powinno, ale mogło być ich pięć. Ale muszę mieć czas na dosyć swobodną zmianę tego ciężaru. To już prawdopodobnie będzie za duży ciężar na rozpiętki okrągłe. Dlatego w trakcie ćwiczenia kolejne ruchy dociągnę zwykłymi rozpiętkami. Teraz tak. Moja magiczna ławeczka może służyć jako kilka ławeczek, czyli skos, paska, jak biedny nawet skos głową w dół. Spróbuję zrobić chociaż jedno okrągło, ale wątpię, że mi się udało. Ładnie. Cztery. Pięć. Zwykła. Sześć też zwykła. Sportowy, drugi prawidłowy ruch sportowy, prawidłowy ruch sportowy, i skłony. Taki jeden skłon powinien około 10 sekund zajmować. To zmiana ciężaru. Od początkowych 6 do jajda po piąteczce. I tak na końcu będzie za ciężko. Skręcone. Amoniaku trochę się nawąchać. Zaczynamy. Zawsze dylemat, czy oszukiwać trochę, czy nie. 5,
Pierwszy prawidłowy ruch sportowy. Mało czasu. Teraz już 2,5 tylko dodaję. Głębszy oddech. Wciągnięcie amoniaku i dajemy. Zacnie czuć obciążenie. Nie jest lekko. Starczy. Nawet na to nie mam siły. Skłony. Jestem wykończony. Tak, zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Chyba 31 jest na każdy, jak na rozpiętki, to za dużo. Trzy starczy. Masakra. Druga.
Skłony. Ciężar jest stosunkowo mały, jak na wyciskanie, ale jest za duży. Pompa to coś niekorzystnego w treningu, ale akurat pompę teraz mam. Naprawdę nie jest lekko. Tutaj też staramy się wziąć pełny oddech. No i ostatnie seria, bo nie ma już ciężaru i dobrze. Obym już nie dawali więcej. Tyle jest akurat. No i prawdziwa seria. Miałem już siły, żeby zrobić następnego, ale też zostawiłem w pewien sposób zapas. I teraz coś bardzo ważnego. Cztery, czyli pierwszy.
5, czyli drugi. Tu staramy się maksymalnie rozciągnąć klatę. 6, czyli trzeci. Czyli czwarty. Osiem, czyli piąty. Kolejne fajne ćwiczenie. Na klatkę. Tu teraz będzie pracować. I dwa. I trzy, i cztery, i pięć, i sześć, i siedem, i osiem, i dziewięć. Parę skłonów. Dwie i pół minuty się skończyło, a więc teraz czas na zaprzestanie treningu. Co teraz zrobię? Czyli skoro ustaliliśmy, że klatka pracowała, to teraz pozwólmy jej wykończyć się do końca. Pokażę teraz bardzo dobre ćwiczenie. Na czym ono polega? Zaraz zobaczycie. Właściwie jako zupełnie osobny, teraz tak, co teraz robię? Oprócz tego, że się naprężam przed lusterkiem, to takie to naprężanie mięśni procentuje lepszym ich czuciem. Zastosuję teraz węższy chwyt, taki jak na triceps. To jest wąski chwyt, takiego chwytu się nie stosuje. Stosuje się na szerokości barków. A wyciskanie będzie troszeczkę szersze. Chodzi o to, aby ruchy były dynamiczne. Procent ciężaru maksymalnego jest na oko. Ale ogólnie nie powinien być większy niż powiedzmy 50, nie wiem, 50, 40%. No to zobaczymy, jak mi to pójdzie. Ciężar w skrócie ma być taki, aby praktycznie pofrunęło. Czekam do pewnej minuty i powtarzam.
musi być taki, nie? Abyśmy byli go w stanie wręcz podrzucić. Nie wiem, czy widać, ale jestem spompowany. I kolejna seryjka. Jest okazja, więc można skłony porobić. Po każdej serii taki skłon często bywa pomocny na wszelkie bóle w krzyżu. Akurat teraz nie mam żadnych, ale jak ważyłem 56 plus 46, 102 kilo, to tak było. Ja na 3 powinienem zacząć. Dobra. Się zagadałem. Cztery serie stygną. Jeszcze obowiązkowo. Tutaj też fajna i ważna rzecz. Ja robię trochę wyżej, ale pracuję kaptur.